O, witam Was wszystkich, moi drodzy, w kolejnej części naszych szachowych zmagań. Moment, muszę się napić. Tak, dzięki. Mamy ranking, jaki mamy. Zagramy tradycyjnie na 3 minuty. Może się polepszy, może nie. O, z Ukraińcem dużo punktów, więc no już czuję baty. Oczywiście Nimzowicz. Ostatnio mamy jakoś szczęście do tego wariantu, grając czarnymi. To jest jakaś transpozycja do Tajmanowa. Dobra, może być Tajmanow. No to ja sobie zabiję. I zagram tak. I wydaje mi się, że jest w miarę spoko. Królowa tu, będziemy zabijać piona, albo i nie będziemy. No ale warto sobie jeszcze tutaj wskoczyć tym pionem. O, warto może przeatakować jakieś piony. O, takie coś. Właśnie, czy to będzie dobre, moi drodzy państwo? No bo formalnie troszeczkę sobie zamknę gońca i mi to tak właśnie nie za bardzo teraz przypasowało. Dobrze, zatem najpierw rozwinę gońca. Może nawet z wymianą. Później pchnę piona. Wskoczę tutaj skoczkiem i tutaj spróbuję, może mi nie wymieni. Oczywiście ma kontrę, może pchnąć tutaj tego swojego na F. Oddał pionka za darmo. No dobra, to jak dajesz pionki za darmo, to my oczywiście je weźmiemy. Spoko. Tu się jakieś straszne rzeczy póki co nie dzieją. Skoczek jest na fajnym miejscu. Roszada jest zrobiona. Jego wieżę może nam się uda jakoś wymienić. Oczywiście on teraz nie może nawet zdwoić, no bo ten pionek mu poleci. W ten sposób zagrał. Dobra, no to ja spróbuję wymienić wieżę. O, poświęcił piona. No to dobra. Niech będzie. I znowu mam mniej czasu w ogóle. Czemu ja gram tak wolno, się zastanawiam czasem. Trzeba zrobić furtkę, bo to się może źle dla nas skończyć. Dobra, koń na aktywne rzeczy. Może się uda coś tu zabić. A jak nie uda, to przynajmniej będę mieć aktywną wieżę. Tego pionka i tak nie dorwę go, bo... No niestety. Okej, no to sprzedajemy tego pionka za tego lub tego pionka. Bardziej za tego bym chciał najpierw. W sumie jak dam szacha tutaj, on odejdzie, zabije tutaj, będzie groźba mata i zabicia gońca. Furtkę mam zrobioną, więc jak najbardziej jest okej. Zabił. Dobrze. No to szach. Musi odejść tutaj. Bije w ten sposób. Zagrał tu? No to mat. Dwa 280. No taki nasz poziom. No niemniej spoko partia, nawet bym powiedział. Wydaje mi się, że nie było jakiejś specjalnie dużej lipy. Program wykaże. W ogóle moment.
bo chciałbym pyknąć raport jednak. No właśnie. Nie, nie ma tego. No i dobra. W sumie jak kliknę to, tak, no, to teraz jest. Dobrze. Oczywiście dokładności nie ma, ale jest przynajmniej tutaj liczba błędów. Niedokładności aż 85, ale za to błędów w ogóle. Zatem jest jakiś progres. Niestety właśnie nie ma tych. Nie ma tych procentów. Partia wyglądała na wykresie mniej więcej tak. Więc spoko. No zobaczmy. Analiza programu, co tam się wydarzyło. No poszedł Nimzowicz. Transpozycja do Tajmanowa. Jeśli ktoś nie kojarzy Marka Tajmanowa, kupcie sobie jakąś książkę lub wstukajcie w bazę szachową, no bo to jest wstyd i hańba, że nie kojarzycie Marka Tajmanowa, jednego z najlepszych szachistów w historii. Nie był mistrzem świata, to prawda, no ale swego czasu wymiatał, więc już samo to, że ten debiut, ten właśnie inaczej, wariant Marka Tajmanowa. Nie mogę tu przeanalizować. Wariant Marka Tajmanowa wygląda tak. Taki klasyczny. No i sam nawet to widzicie w tym w pasku. Oczywiście to jest wariant ten tutaj, który grają czarne. Oczywiście to znaczy nie, no najpierw musi być to A6. Biały się rozwija, powiedzmy tutaj, no to oczywiście wychodzimy skokiem. No i mamy takiego Tajmanowa i to może przechodzić w jakieś Scheveningeny. Możemy to zagrać w duchu obrony Najdorfa i takie tam inne brednie. To znaczy powiedziałem brednie, no to oczywiście nie jest prawda, no bo wiadomo, no, większość tych sycylijskich otwarć jest no, bardzo mocne. Bardzo mocnych i polecam je wam grać. Ale no na początek jednak proszę nauczcie się liczyć warianty. Może jakieś końcówki. W ogóle jejku, ten debiut tak problematycznie trochę rozegrałem. Ale no chciałem jakąś słabość tutaj u niego stworzyć. W sensie te piony takie problematyczne teraz są. Oczywiście on się broni jak najbardziej spoko, bo ma 2300, więc no ciężko, żeby się niespoko bronił. C5, no i właśnie tutaj, w tym momencie, gdybym pchnął C4, tak jak jest w ogóle polecane, no to miałbym zamkniętego białego opolowego gońca, no i to by było takie, no niezbyt komfortowe dla mnie. Dlatego zagrałem w ten sposób, on. Tu, no to wymuszamy wymianę. Zabrałem piona, otwiera linię, więc no jakoś będę przeszkadzał. Chociaż no po tym ruchu już muszę tym naszym koniem uciekać. Aktywna wieża, więc no to już samo w sobie jest bardzo niefajne, więc uciekamy królem. No i po tym ruchu wieża F na B8. Seria z gwiazdeczką. To dobra, ma aktywność. Sprzedał pionka za aktywną wieżę. No tego pionka i tak byśmy nie obronili, więc no przede wszystkim trzeba rozwiązać problem związany z bezpieczeństwem naszego króla. No i to też nasza tutaj analizy H5, H6 są w liniach A6, żeby jednak jeszcze mu trochę ułatwić, jeszcze przedłużyć tą agonię temu naszemu pionowi. No wiadomo, że no przecież nie zagramy wieża na A8, żeby bronić piona, bo dostaniemy wieżę tutaj na D7. No i teraz jak koń pójdzie tu, no to dostajemy wieżę tutaj. Nie, nie dostajemy tej wieży tutaj. To co my dostajemy? Co my dostajemy?
Przecież nie dostajemy, bo skoczek pójdzie tutaj, więc i czarny stoi spoko nawet. Więc czyżbyśmy mogli obronić się jednak? Wydawało mi się, że nie. No dobra. Zagrałem tak, zabił. Ze znakiem zapytania. No, chciałem sobie zabić, mieć przechodniego piona. Spoko to wygląda. No i teraz wieżę na otwartą linię. Tutaj to jest błąd. Ponieważ co powinien zagrać nasz przeciwnik? On powinien zagrać króla na f2. Zdecydowanie ten ruch mi się bardzo podoba. No bo teraz to jest podbiciem. To będzie zaraz podbiciem, jak wieża wchodzi na dwójkę. No ta wieża tutaj jest. Porównajcie sobie proszę. Ogółem król jest teraz. No, to jest słabość ostatniej linii, tak naprawdę. Powiecie, że nie, bo przecież król może uciec tutaj po szachu. Jasne, ale właśnie chodzi o to, że po szachu, tak jak było to pokazane w partii, ta wieża idzie tutaj z szachem. Król musi odejść tu, no bo przecież nie może tu. I wtedy bicie z atakiem na gońca. To było. Gdyby zagrał coś innego, typu, nie wiem, na przykład pchnął tego piona, no to właśnie jest ten wariant. Jest bicie, odchodzi. No, mogę zabić przecież, czemu nie mogę? Chociaż, no właśnie, bo w tym wariancie, akurat z tym. No tak. I teraz bijemy piona. Nie grozimy matem. No to jest taka. Ten ruch akurat głupio wybrałem. Więc no powiedzmy, nie wiem, wieża pójdzie tu. No i teraz jest pyk, pyk, pyk. I ginie goniec. No bo właśnie biały musi zrobić ruch pokroju H3, H4. Ginie goniec. Biały nie ma kontry. W partii. Co było zagrane w partii? Pyk, pyk. Zabił piona. No i właśnie zabijamy. Odchodzi. Bierzemy piona, bo czemu nie, z groźbą mata. Nasz przeciwnik. Ja tutaj patrzyłem głównie król na G1. Jakoś ruch tym pionkiem. Jakoś nie brałem go pod uwagę. Nasz przeciwnik odszedł gońcem. W sensie myślał nad czymś, pokroju szach, odchodzę, zabija konia. No niemniej właśnie tak jak jest napisany, wieża A1. Dziękujemy. No i tak, to wszystko. Mam nadzieję, że się podobało. To był bardzo fajny przeciwnik z fajnym rankingiem. I też no, nie mogę powiedzieć, że grało się jakoś łatwo. Szczęśliwie zakończyło się zwycięstwem. Niemniej to była ciężka partia, więc tym cenniejsza dla mnie. No tak, no na tym zakończę. Dziękuję Wam wszystkim za obejrzenie. Liczę na komentarze. No i tradycyjnie życzę Wam zdrowia w tych głupich czasach. Trzymajcie się ciepło i zdrowo.